Na razie jednak nie mamy... Znów nie mamy materiałów wybuchowych. Jednak te łatwo znajdziemy w okolicy. Co warto pamiętać, po znalezieniu tych materiałów wybuchowych będziemy mieć do czynienia chyba z trzema nowymi strażnikami. Co warto mieć na uwadze. Dobra, ten koleś po prostu nie chce mi usiąść, tak jakbym się tego spodziewał, czy tak jakbym sobie tego życzył. Dobra, tamtędy nie wejdę. Jeszcze te drzwi są zakluczone, zatem... nie wiem. No i okej, jesteśmy w środku. Materiał podkładamy właśnie pod tą klapą. Jak tego nie możemy na razie zrobić, gdyż żadnych nie mamy. Także podnieśliśmy nowy rodzaj granatów. To jest chyba ostatni. Chociaż mogę się mylić. Jest to granat kwasowy. Właściwie powinien się nazywać inaczej, nie wiem. Kwas jest trochę mylący. Wydawałoby się, że kwas po prostu jest żrący. Ten granat zaś zapala przeciwników, powodując u nich zmianę zachowania. Wtedy przeciwnicy nie starają się nas zabić, po prostu biegają bezradnie. No, stojąc w płomieniach. Czym biegając w płomieniach? Biegać stojąc w płomieniach. Ciekawe. No i cóż, myślę, że tutaj skorzystam z tego. Handy dandy. Tu jak widzicie, mimo tego, że przeciwnicy śpią, kiedy wchodzimy do pomieszczeń, jednak nasze strzałki usypiające usypiają ich lepiej, czy coś w tym stylu. O, otwórz. Serio? Nie! Naprawdę chcę się uśpić, a potem zabić. Oh, never mind. Mam jakieś przeczucie, że on po prostu wyjdzie, kiedy... Fuck. Zapomniałem zmienić durnej amunicji. Dobra. To był na mój koszt. Hello. Hello i do widzenia. Najwidoczniej jego kule są mocniejsze niż moje. Ha. Wszystko jedno. Nie wiem, może miał... był przygotowany do strzału, czy... coś w tym stylu. Chyba jeśli będziemy... No okej, teraz przestał przynajmniej korzystać z kibla. To jest jedyny sposób w Związku Radzieckim, żeby zwolnić toaletę. Tak, z pewnością. I okej, teraz właściwie pozostało nam przygotować się do przyjęcia fali tych trzech żołnierzy. Właściwie może na początek wyczyszczę to pomieszczenie ze wszelakiej maści dokumentów, jakie możemy zebrać. Jeśli ktoś chce, to niech czyta, naprawdę. Nie zamierzam wam tego robić, bo jestem taki zły, ha, ha, ha. O, Boże, chciałem tylko kliknąć, żeby zamknąć teczkę, czy nie wiem, papiery. Moja myszka się zachowała trochę dziwnie.
Niczego nie ma, dobra. Lepiej zostać zamknięte. A, przy okazji, żarówki w takich oto zbrojonych kloszach nie są do zniszczenia, są po prostu niezniszczalne. Mimo tego, że widzimy animację, podczas której po prostu... które po prostu kołyszą się tak, jakby dostawały jakieś tam obrażenia, jednak nie możemy ich zniszczyć. Po prostu możemy strzelać ile w razie i nic się nie stanie. Okej. Okay. Czasem materiały wybuchowe, co ciekawe, są w tej... w tej niezakluczonej szafce, co jest o tyle interesujące, że wcześniej mogliśmy przeczytać dokument o tym, jak możliwym, jak jakiś, nie wiem, jakiś żołnierz czy generał chyba informuje swojego podwładnego o tym, jakoby ten generator mógł być potencjalnym celem ataku dywersantów bądź jakichś tam szpiegów. I właściwie dlatego spotykamy te materiały wybuchowe pod kluczem. Jednak częściej chyba właśnie zdarzało mi się podnieść je właśnie w takiej szafce. Właściwie zabrać z takiej niechronionej szafki, co jest śmieszne i przeczące sobie. Okej, kolejny jest podręcznik. Jeszcze 400. No i cóż. Właściwie postaram się pokazać wam ten kwasowy granat. No. Weź. Dziękuję. Słyszymy skutery i słyszymy przeciwników. Właściwie jeszcze nie słyszymy przeciwników, ale oni zwiastują nam. Skutery zwiastują nam przeciwników. Poplątałem to zdanie. Okej, tu ostrożnie. No i tu widzicie. Trochę zablokowałem to, bo nie wiem, wcześniej był unieruchomiony. No ale cóż, nasza amunicja podpalająca działa tak samo jak granaty kwasowe, po prostu sprawia, że przeciwnicy stają w płomieniach i nie są w stanie odpowiadać ogniem na nasze ataki. Łatka do pancerza? Dziękuję. A także tutaj widzimy jeszcze gaśnicę. Zapomniałem zupełnie o tym wspomnieć. W gaśnicę możemy strzelać. Wtedy dym, który z nich się wydobywa po strzale, działa tak samo jak granaty ogłuszające. Wtedy przez jakiś tam czas przeciwnik będzie pod takim wpływem, jakbyśmy rzucili w niego granatem ogłuszającym, czyli po prostu nie będzie odpowiadać na ataki, będzie bezradnie stać w miejscu. Okej, otwórz. Otwórz klapy. Teraz wysadzić ten generator, który... Nie wiem, zdaje mi się, że łatwiej byłoby po prostu wpakować kilka kulek w niego, ale... Nie jestem szpiegiem. Dobra, jestem w tej grze szpiegiem, ale... Nie oddalam się majestatycznie. Dobra, to nie było... To wcale nie było efektowne. Jestem ciekaw tej muzyki. Coś ona, nie wiem... Oznajmia mi? No. Nie mam pojęcia. Okidoki, to było na tyle, jeśli chodzi o tę strefę. Wystarczy teraz wrócić i... Musimy to niestety zrobić... tego dokonać chyba bez żadnych skuterów, chociaż... Możliwe, że jakieś zostały nam zostawione. Jednak nie od razu na miejscu, jednak chyba w połowie drogi. Właściwie nie chcę marnować amunicji mojego pięknego karabinu sniperskiego, wolę właśnie... A. Oni zauważyli ciała? Mój Boże. Nie wiem, dobra, naprawdę zastanawiam się teraz, co u diabła spowodowało zmianę muzyki. Myślałem na początku, że ten patrol, który tutaj przybył,
napotkał ciała swoich poprzedników, jednak te ciała wyparowały, zatem nie wiem. Nie, wszystko jedno. Przestało mi to interesować, bo ta gra jest zabugowana momentami, do mocy. Teraz może mogę spotkać innego strażnika, ale mam go gdzieś, mam skuter. Ja zawsze uważałem to za małą wadę, że nasze skutery nie różnią się zupełnie od tych rosyjskich. Miło było popatrzeć po prostu na jakiś inny typ. Odkąd wehikułów tutaj mamy jak na lekarstwo, czyli raptem mamy... No cóż, ten i tyle, ten i tylko ten. W każdym razie nie pozostało nam nic innego jak udanie się do naszej nowej chatki. Oraz możliwy awans jakiegoś... dwóch punktów umiejętności. O, miejsce na skok! Miejsce na skok! Yeah! Dobra, te skoki wyglądają komicznie. Okidoki, kolejny kotek. Może zacznę ich używać. Ale kto wie. Pancerz, bardzo dobrze. Oraz więcej amunicji do snajperki. No. O tyle więcej, ile gra nam pozwoliła. I... A, jeszcze kartka. No i tak, to było tyle, jeśli chodzi o ten rozdział. Właściwie pozostało mi tylko awansowanie obrażeń. Myślę, że to na razie wystarczające. Następnymi ulepszeniami na pewno będzie pancerz oraz zdrowie. Możliwe, że także zacznę interesować się przeszukiwaniem. Jednak tak, to było na tyle, jeśli chodzi o tę sesję. Zagrajmy w No One Lives Forever 2, A Spy in Harm's Way. Cóż, moja celność była wyśmienita. Ale 42 strzały w głowę. Nie było tak źle. Myślę, że po prostu kałaszników naprawdę sporo mi obniżył, jeśli chodzi o tę statystykę. Jak w następnej sesji będziemy zwiedzać naprawdę olbrzymią lokację, która nigdy nie należała do moich ulubionych. Naprawdę, nie lubię czwartego rozdziału. No cóż, jak bardzo jest zła, przekonamy się w następnej sesji. Tymczasem, trzymajcie się.